Rok temu w domu, będąc trzeźwym, totalnie trzeźwym, po południu, rozciąłem sobie tutaj o stół szklane nogę. Leci mi krew, jedną ręką trzymam tutaj papier, żeby mi krew leciała, drugą próbuję dzwonić do mojego kumpla, mówię, stary, proszę, pomóż mi, zaweź mnie proszę na pogotowie, a mój kumpel, haha, Marcin, myślę, że dam się nabrać. Do widzenia, trzymaj się, rozłączył się. Dzwonię do drugiego kumpla i też mi nie uwierzył, myślał, że go wkręcam. Aż w końcu musiałem taksówkę zamówić, bo nikt mi nie chciał uwierzyć, że naprawdę potrzebuję pomocy w Prima Aprilis. Przyjeżdżam na miejsce, babeczka do mnie, lekarka, o, to będzie do szycia. Ja mówię, no, spodziewałem się. Tylko wie pan co, jest taka sytuacja, że teraz przez weekend mieliśmy dużo pacjentów, no i zabrakło środków przeciwbólowych. A ja mówię, ja pierdolę, no polska służba zdrowia, no kurwa mać, nie? Aż akurat musiało trafić na mnie, nie? I pytam, co teraz robimy? Taki zdenerwowany. A pani mówi tak, no ma pan dwa wyjścia. Albo jedzie pan teraz do Raciborza, tam mają środki przeciwbólowe, to jest najbliższy szpital, albo szyjemy teraz na żywca. A ja taki wkurwiony już mówię, dobra, to szyj pani, a ona, Prima Aprilis, żartowałam.